Pewnego razu człowiek przyszedł do mistrza i zapytał: powiedz mi, mistrzu, dlaczego moje życie jest pełne cierpienia? Koledzy w pracy nie szanują mnie i nie cenią. Piękne kobiety mnie nie zauważają. Szef zwala na mnie pracę, ale nigdy nie daje mi podwyżki. Żona śmieje się ze mnie. A co jest powodem tego wszystkiego? Zapytał mistrz. Przecież mówię, szef nie daje podwyżki. Koledzy nie szanują, kobiety nie zauważają, powtórzył człowiek. Wówczas mistrz zawołał jednego ze swoich uczniów i w obecności człowieka zapytał: powiedz mi, jakie masz relacje z kolegami w pracy? Szanuję i cenię moich współpracowników, odparł uczeń. A jakie masz relacje z szefem? Wykonuję sumiennie wszystkie powierzone mi obowiązki i jestem za to wynagradzany. A jak się mają twoje relacje z kobietami? Zainteresował się mistrz. Podziwiam kobiety. Nieco speszony odpowiedział uczeń. Czy dostrzegasz różnicę między wami? Zwrócił się mistrz do swojego gościa. Tak, mistrzu, dostrzegam. U mnie wszystko jest źle, a u niego wszystko jest dobrze. Ale nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego życie jest wobec mnie niesprawiedliwe? Co mam zrobić, żeby wszystko się zmieniło? Chyba niewiele zrozumiałeś, pokiwał głową mistrz. Posłuchaj swoich odpowiedzi na moje pytania. Ciebie nie lubią, ciebie nie szanują, ciebie nie cenią, z ciebie się śmieją. Tego wszystkiego nie robisz ty. To wszystko dzieje się z tobą. To nie ty robisz, tylko z tobą robią. Nie ty masz, tylko ciebie mają. To nie ty kierujesz swoim życiem. Kierują nim inni. Sam wybrałeś sobie życie w trybie biernym. Czyż możesz się zatem dziwić, że jest pełne cierpień? Jak mam to zmienić? Przestań myśleć o tym, co robią z tobą i skup się na tym, co robisz ty. Wówczas staniesz się wreszcie bohaterem zdarzeń, które są twoim udziałem, a nie ich ofiarą. Inni ludzie zaczną cię postrzegać jako podmiot, a nie przedmiot. Kiedy zamknęły się drzwi za człowiekiem szukającym rady, mistrz nalał sobie herbaty i pomyślał, że kierowanie swoim życiem jest dopiero pierwszym etapem. Człowiek, który zdecyduje się na wyjście z trybu biernego, po jakimś czasie zaczyna kierować życiem innych ludzi. Jeśli, oczywiście, zechce to robić.